witam serdecznie, Mariusz Makowski, Filipiny, bo home, Vanessa, tell if you are feel better, no. Widzę, że lepiej się czuję, bo dzisiaj jak wstałem, to od rana jeszcze nawet nie zakasłała. Więc jest ok. Oli, słuchajcie, też lepiej. Tak słychać, jakby mu się coś tam odrywało, nie? Robimy mu inhalację, przed chwilą dopiero co skończyliśmy tą inhalację. Dostaje te lekarstwa. Także widzę poprawę. Mamy... Danika, when we have to go for check-up with Oli? Tuesday, like follow-up check-up. Exactly. We wtorek mamy iść do pani doktor, żeby zobaczyła, jak się czuje. Martwiłem się, że jak będzie z nim źle, to po prostu do szpitala pojedziemy, nie? Ale widzę, że jest ok. Więc nie ma szpitala, we wtorek po prostu pójdziemy tylko sprawdzić. No, a ja zawijam się zaraz i spróbuję znaleźć jakiegoś optyka dla mnie, żebym w końcu mógł widzieć te wasze komentarze. Ojej, czekajcie, wykażę wam tutaj Oliego jeszcze. Dopiero się położył spać, bo tutaj sąsiadka przyszła. Hello. Teściowa. Jak słodko śpi. Vanessa bajki ogląda. A Danisia robi śniadanko dla mnie. Więc zjem śniadanko i zmykam. Dzisiaj jeszcze mamy urodziny. Córeczka siostry Daniki. Dzisiaj kończy roczek i zaprosili nas wieczorem, żebyśmy przyszli tam uczcić roczek, więc idziemy. Także live streama nie będzie. Jest coś w powietrzu, wszyscy dookoła chorują, widzę. I tam jak byliśmy u lekarza, to na live'ie mówiłem. Cała klinika dzieci, rodziców, dajcie spokój. Coś musi być w powietrzu. Na początku to myślałem, że może, no bo wiem, że te świnki, nie, jak są za blisko domu, też niedobrze i chodziło mi po głowie wczoraj, czy to czasem nie jest od tych świnek, że mi tutaj dzieciaki chorują, nie? Ale chyba nie, bo wszyscy dookoła i w karmę, no, coś musi być w powietrzu. Zobaczymy, nie? Jak nie wiem, będą często chorować, to być może od tego. Jest czyszczona ta świniarnia, to 2-3 razy dziennie czyszczone myte są, ale grom go wie. Jest za blisko domu, to fakt. Nie powinno być tak blisko. Tutaj rano przyszła pani, powiedziała, żebym nie parkował już tu samochodu. Ktoś stąd już nie chce zarabiać ode mnie. Dlatego mam nie parkować, żeby klienci tej budki, tego lotto, mogli sobie parkować, jak przyjeżdżają kupić ten loterię, los na loterii, tak? No i jest problem. Ta budka wcześniej stała tam. Ja cały czas parkuję w tym samym miejscu. Tam. O. A przenieśli ją tu. No i problem jest dla nich, że muszą zaparkować tam dalej. Albo tam dalej. Żebym nie blokował, bo tutaj ludzie parkują. No, przyjeżdża jeden motor na godzinę, ale no nie pasuje, więc nie wiem, co mam zrobić. Albo parkować po drugiej stronie. No. A właścicielka tego punktu to jest Daniki siostry męża siostro. O. Więc dzisiaj na urodziny tam jedziemy i zapytam się, o co chodzi. Czy to jej przeszkadza, czy tym. No nie mogę się upierać tu, bo zmniejszył mi samochód, co? Więc trzeba to ogarnąć. No ja póki co jadę do, bo tak Bilaran.
zobaczę, pierwszy pójdę do kilku takich punktów, gdzie okulary sprzedają, może mi tam zrobią badanie, jak nie to po prostu będę musiał iść do lekarza. Tylko wiecie co, ja pamiętam, że w Anglii to poszedłem do optyka, miejsce, gdzie sprzedają okulary, zrobił mi od razu badania, dlatego szkiełka dobro, powiedział, to jest idealnie. A tutaj nie wiem, czy tak jest też. Mam tu te swoje okularki ze sobą. Głupio by było, jak trzeba by było iść do lekarza. Nie potrzebuję lekarza, tylko potrzebuję po prostu dobrać szkła i tyle. Dobra, koniec tego pitolenia. Słuchajcie, zbieram się, bo nie dojadę. Na razie to jest. Jestem tak wilaran i widzę już, że dobre miejsce trafiłem, bo robią test, eye test. Więc może coś tu znajdę dla siebie. How much it cost the test? The eyes? For the eye check up, sir, it's free. It's free? Yes. Okay. For the way, sir, I'm Glenn, I will be the one to assist you. Nice to meet you. Będziemy testowali. So you can choose, we have listen, price. Listen, I have frame. I have frame. I just want to put some new glasses there. Because I like my frames. Okay, sir. Okay. I will just press your frame first to check that. To żadne optyka, nie to co u nas mam karmę. No. Zobaczymy, czy mi zrobi. Różne brandy, proszę bardzo, Tomiego. 6,5 tysiąca. Ale moje też były, też są dobre, tylko zapomniałem brand, a też jakieś firmowe. Ale lubię te okulary i nawet wyglądam fajnie w nich. Sami mówicie. Więc co będę zmieniał ramki? Nie ma sensu, niech mi szkła włożą i koniec. No chyba, że jakieś mi się tu spodobają. 7 tysięcy. Robił mi doktor wszystkie badania, sprawdził wzrost. No, mam złe okulary, nie muszę szkiełka wymienić, więc zaraz powie co jak. Będę miał jakoś tak podzielone, że na dystans będę miał u góry, a do czytania na dole, nie wiem. Zobaczymy. 10 790 peso zapłaciłem za szkła tylko i mam 17 przyjść odebrać, a póki co wszedłem tutaj do sklepiku zobaczyć, bo masełko by się przydało kupić. Wszystko, a nie, jest lurpak. Masełko przynajmniej takie, co znam z Anglii. No, ale tylko jedno jest. Co tam dalej? To Arla, dla Arli wjeździłem, uziłem towar w Anglii. No nic, co, to co miałem załatwić, załatwiłem. Nie wiem, czy to dobrze, jak tak okulary są, połowa do czytania, połowa na odległość. Ciekawy jestem, no ale wzrok mi się pogorszył, mam gorszy niż miałem. Niedużo, ale jednak. Przebijam się do domciu. Ojej, ale się zmachałem. Hello, madam. He sleep? How he feel? How about Vanessa? She went to school. I told you don't send her to school. Nie posłuchałem mnie. Powiedziałem, że ma nie iść. But I was in Carmen, as I could pick them up if you let me know. Huh? I told you she will go to school. No, I told you not send her. But I answered, it's true. No. Vanessa w szkole. How he feel? Like coughing? Like, yeah, but it's getting better. Better? Okay. Idziemy na urodziny do siostry Daniki. No i co? Przyszłaś. Już dostała jedzonko. Coraz bliżej mojego krzesełka jest. A jeszcze chyba ma takiego malutkiego pieska. To chyba jej jest, też przychodzi. Let's go. Danika,
Tell mom to take the chicken, the one who Rani is hunting. Rani will come to get chicken. Mówię, żeby kurę zabrała ze sobą, tą co Rani poluje na nią. Ona lagę! Jak krzyczą do siebie. Filipińczycy tak głośno rozmawiają właśnie. Przez dżunglę teraz. Na dół do siostry. Be careful on snakes. No wężysz był uważany. On bok. I bring because I need to go to store. Muszę jakiś alkohol kupić, jak tam zejdziemy na miejsce. Tylko się pyta, czy pieniądze wziąłem. Oczywiście. Za co kupię? Urodziny to urodziny, nie? Trzeba się bawić. A Bandon został, znaczy poszedł do kolegi na urodziny obok. Ale mówi, że jakby się skończyła impreza wcześniej, to przyjdzie do nas, bo się boi siedzieć w domu, a jeszcze przed wyjściem, żeśmy horror oglądali. Się boi. Stary chłop. Kurczę, mokro jest. Ja coś czuję, że zaliczę orła tutaj. Dobra, wyłączam, bo i tak nic nie widać. Ale dziewczyny wybrały drogę przez jakieś krzaki, trawę. Mokro jest, tu węży pełno. Każdy w klapkach. Idę za Daniką. Jak coś, to mam pierwszy ugryzie. Pierwszą. No. O, she's follow me. Dobra, jesteśmy u tej pani teraz. Co szpagat robiła? Let's dance, let's dance. Już mi pogryzło coś. Be careful, Danika. Przewróciłabym się. Boże, jak tu ludzi. Aj. Rano ją. Ok? Aj! Siema. Ale ludzie. Siema. Oni wiedzą, że jak ja przychodzę, to zawsze z kamerą. Ok? Wziąłem ze sobą wszystko, słuchajcie. Laptopa zabrałem. Gdyby temu sąsiadowi przyszło do głowy coś złego, żebym miał wszystko to, co mi potrzebne do vlogowania, wziąłem. Halo. Dla mnie,
Hello, we have a brother. Bitaw. Ayaw lang ang apel. Pansit ko, hi. Ay, dulo, salang sudanas. Tanong lang ba? Dzieciaki, to są dzieci. No co jest źle? Guapo, guapa. Look at her, she's super beautiful, ha? Huh? Yeah, you have gust. Myślę, ma gust. Zobaczcie, to jest Daniki siostra, jak ślub brała. A o, zielę na ducha. Kurczę. Ja. No i... Wow. To jest... A, to jest mąż tej jednej z dziewczyn tutaj. O, teraz widać. Ale kurczę, Daniki siostra, to niezła sztuka. Pokochana te. No. Holy bidne. Przynieśliśmy ten cały aparat ze sobą. Lekarstwo mu tu damy. Inhalację mu zrobimy. Okej. Boże, dla ludzi. No już nie mam klapku. Wcięło mi znowu klapki. O, i kto tam jest? Proszę, tataj. How are you, okay? Tak, ja to na okej. Zawsze razem drinkujemy, jak jest impreza tutaj. Dobra, kończę to nagrywanie. Danika oczywiście za tortem. Ona kocha słodkości. You like cakes, ha? Wcisnęła się tam. Impreza i po imprezie. Trzeba wracać do domu, więc jakiegoś tam picia ciężkiego nie było dzisiaj. Jednego drinka sobie wypiłem z chłopakami. Ona jest też zmęczona. Tutaj córeczka, selenizantka, chora. To samo co Oliver.